Dzień dobry, moi drodzy. Witam w poniedziałek. Kolejny dzień mazurskiego tripu. Nockę spędziłem, jak widzieliście, przy czapce. Wyspałem się całkiem wygodnie. W nocy naprawdę mocno padało, więc spanie w namiocie mogłoby mieć różne konsekwencje. Zaraz muszę wyjść i zobaczyć, jak mój namiot wygląda w ogóle, czy jest jeszcze cały i czy go nie zalała woda. Robimy śniadanie, robimy kawkę, czekamy na pana właściciela, żeby mu podziękować za udostępnienie przyczepy i śmigamy dalej. Zaczynamy poniedziałek. Śniadanko gotowe. Kaczuszki przyszły zobaczyć, co mam dobrego na śniadanie, ale jak mnie zobaczyły z nożem w ręku, to stwierdziły, że się troszeczkę odsuną na bezpieczną odległość. A ja mam chlebuś i sałateczkę. I kawę. Szamiemy. Słuchajcie, pogoda próbuje jeszcze straszyć troszeczkę. Przed chwilą gdzieś znowu zaczęło delikatnie kropić, co dość mocno zmotywowało mnie do tego, żeby szybko złożyć namiot, żeby nie musieć go pakować znowu mokrego. Albo niewyschniętego po prostu do końca. Ale generalnie to chyba były takie ostatnie podrygi tej brzydkiej pogody. Chmury odchodzą, wiatr je przegonił dość mocno. Tu robi się coraz jaśniej, zaczyna widać być niebo. Więc jestem dobrej myśli, że dalszy ciąg wycieczki będzie również bardzo sympatyczny i pogoda będzie mu sprzyjała. Jest godzina 8:20. Ja jestem już po śniadaniu, jak widzieliście, dopijam poranną kawkę. No i jednak nie odjadę bez słowa. Poczekam na pana właściciela. Podziękuję mu jeszcze raz za to, że mnie tak ugościł. No i jedziemy dalej. Kierunek granica. Opuszczam Krowi Róg. Jadę do Wilna. Litwo, ojczyzno moja, jakby powiedział wieszcz. To jeszcze tak po drodze, bo po drodze kanał Augustowski. Szkoda, że jest wiatr i pewnie strasznie szumi wszystko. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. Ale proszę, mamy śluzy. Tam widać, że już jest dość spora różnica poziomu wody między tym a tamtym. Niespodziewanie wjechałem już na Litwę. Jesteśmy na Litwie. Więc
samego Wilna zostało jeszcze 160 km. Może dlatego ten wjazd już na teren Litwy wydawał mi się tak nagły, bo myślałem, że do granicy jest jeszcze trochę dalej. No ale nic to. Jesteśmy. Zwiedzamy. Jak na razie Litwa mnie wita dość ciekawymi krajobrazami i charakterystycznymi, bardzo fajnymi domkami. W mniejszym, czy w lepszym lub w gorszym stanie. No ale pogoda niestety nie jest zbyt gościnna i nie zachęca do wychodzenia z auta. A tymczasem zatrzymałem się na przystanku autobusowym. Ale nie powiem wam po co. A few moments later. Musiałem się zatrzymać znowu, żeby wam coś pokazać. Na całym ciągu, że wyszedłem w taką pogodę i w ten deszcz. Stoję na litewskiej ziemi. Ale no nie sposób się nie było zatrzymać. Nie zobaczyć sobie czegoś takiego z bliska. Niezły monster traczek. Tam również. Ale ten robi na mnie większe wrażenie, że jest pompa. Gdy musiałaby być winda, żeby do niego wsiąść. Ciekawe, czy to jest tylko Expo, czy to jeszcze jeździ. Ta pogoda, która na Warmii i Mazurach była taka se, to tutaj na Litwie osiągnęła swoje apogeum chyba. Po drodze widać mnóstwo połamanych drzew, a tutaj im bliżej Wilna, jak widzicie, tym jest coraz gorzej z tym. Tak jakby to tutaj było epicentrum tego załamania pogody. Także trochę słabo to wygląda, bo tak naprawdę jestem w okręgu wileńskim już. Do centrum miasta zostało mi 10 km i o ile po drodze padało przelotnie, raz padało, raz nie padało, tak od dłuższego czasu leje non-stop, więc nie wiem, czy będzie opcja, żeby w ogóle wysiąść z samochodu w tym Wilnie. A jednak no, przydałoby się, w końcu 200 km zrobiłem, żeby tutaj dotrzeć. No słuchajcie, naprawdę sobie wymyśliłem tą wycieczkę do tego Wilna dzisiaj, że o Jezu. Mogę wcześniej sprawdzić mapę. Według mapy caluśki dzień będzie dzisiaj padało. Caluśki, z czego w tej chwili jestem w największym epicentrum tego deszczu. A padać będzie do wieczora. Więc będzie dupa, a nie zwiedzanie. Mogę się najwyżej przejechać po mieście. Jedyne co, to wszedłem sobie do galerii i kupiłem sobie litewskie coś do jedzenia za 79 eurocentów. Jakaś bułka, bułeczka, ciasteczko z mięskiem w środku. Jedną przed chwilą zjadłem, także dobra. Takie to uroki Wilna. Podziwiam widoczki z wnętrza samochodu. Inaczej się nie da. Nie wiem, co to jest, ale ładnie wygląda. I to chyba jakaś latarnia morska. Żartuję.
musiałem się przebrać, bo wyszedłem zrobić kilka zdjęć i wróciłem do samochodu mokry. Kompletnie. No pogoda nie sprzyja zwiedzaniu Wilna. Można by tutaj zobaczyć naprawdę wiele ciekawych miejsc. Wiele ciekawych miejsc podejść. Nakręcić coś. Zrobić zdjęcie. Ale no niestety pogoda na to nie pozwala. Wracam do kraju. Może tam będzie lepsza pogoda. I może tam się jeszcze coś dzisiaj uda ciekawego zrobić. Tak się właśnie do tego Wilna wybrałem. Dobra, nie ma co marudzić. Cóż tu się pasie? Zobaczcie. O, leci jakiś zainteresowany. Poleciał do kumpla. Ej, zobacz, tam ktoś nas nagrywa. Ej, chodźcie wszyscy, tutaj ktoś nas nagrywa. Zobaczcie, jakie piękne. Chodźcie bliżej. Nie bójcie się. Ostatnie chwile na Litwie. Dojeżdżam do przejścia granicznego. Jedź dalej prosto. Dokładnie. I już. A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? Wjechaliśmy do kraju. Jedź dalej prosto. I to jest zajebiste. Najbliżej granicy położona żabka. A nie, to jest tylko bander, tu jest żabka. No niemniej jednak jest ona jakieś 300 metrów od granicy.